I gonitwa się rozpoczęła przy kanacie Qualmina. Została troszkę Rhapsody de Nacre. O, będzie miała problemy, bo weszła w galop. Qualmina chyba w tej chwili jest pierwsza. Ładnie wyzyskała to, że startowała z numerem pierwszym. Na drugim miejscu Raya Perrin. Trzecie miejsce zajmuje Rani Dorsz. Czwarte Pepidżet. Piąte Rosdi Bokasz. W dużym odstępie Rhapsody de Nacre. Qualmina wyjeżdża z koni. Trzeba ją teraz ustawić do kłusu, bo troszkę pogalopowała, ale to się szybko udało. Teraz na czele razem Rani Dorsz i Raya Perrin. Chyba Raya Perrin w tej chwili objęła prowadzenie. Jakieś 1700 metrów do celownika. Raya Perrin i Rani Dorsz praktycznie razem. Na trzecim miejscu kilka długości z tyłu Pepidżet. No, Pepidżet też ma problemy z utrzymaniem się w kłusie. Powożące chyba ustalają taktykę. Rani Dorsz, Raya Perrin klacze z jednej stajni, obydwie na prowadzeniu. Patrzę, gdzie jest Pepidżet. Sporo teraz straciła. Przesuwa się znów bliżej prowadzących Qualmina. Już wszyscy razem. Poprawiła też na Rhapsody de Nacre. To bardzo wyraźnie. Klacz teraz jest na miejscu trzecim. Na piąte spada chyba w tej chwili Pepidżet, chociaż ona jest razem z Qualminą. Ostatnia Rosdi Bokasz. Rani Dorsz odzyskała prowadzenie. Druga jest Raya Perrin. Bardzo blisko nich Rhapsody de Nacre. Postałe konie nieco dalej. Teraz próbuje przyspieszyć także Qualmina. Jakieś 850 metrów do celownika. Rani Dorsz i Raya Perrin z przewagą nad rywalkami. Na miejscu trzecim Rhapsody de Nacre. I za chwilę klacze wyjdą na prostą finiszową, jeszcze jakieś 650 metrów do celownika. Przyspieszyła troszkę teraz Raya Perrin, Rani Dorsz przy kanacie. Bardzo szeroko wchodzi na prostą Rhapsody de Nacre. Dużo lepiej Pepidżet, która jest czwarta. Rani Dorsz ucieka. Na razie nie atakuje i Raya Perrin ma stratę kilku długości. To jest jakieś jeszcze 350 metrów do celownika. Rani Dorsz, Raya Perrin. Trzecia w tej chwili jest Rhapsody de Nacre. Nierównym tempem pulsuje ta klacz. Qualmina walczy o czwarte miejsce z Pepidżet. I w tej chwili chyba skutecznie ostatnia Rosdi Bokasz. No i za chwilę będzie celownik jeszcze 100 metrów. I dwie klacze z jednej stajni, Rani Dorsz i Raya Perrin, w tej kolejności powinny minąć celownik. I tak się właśnie dzieje. Trzecia Qualmina, czwarta Rhapsody de Nacre, teraz Pepidżet i na ostatnim miejscu Rosdi Bokasz.